I tak 6 razy. Piłkarze KRZO 1929 nie dali najmniejszych szans zawodnikom czwartoligowej Klimontowianki Klimontów w półfinale Okręgowego Pucharu Polski. Dla drużyny z Ostrowca Świętokrzyskiego po 2 bramki zdobyli Konstantyn Czerni i Franciszek Lipka, a po 1 Paweł Zdyb i Adrian Dziubiński. Wydaje mi się, że ten wynik mógł być jeszcze bardziej okazały, natomiast no, trzeba było te różne warianty przed tymi derbami hutniczymi sobie przetrenować i ten sprawdzian uważam wyszedł, no tak jak wynik, czyli na 6. Do sobotniej potyczki ze Stalą Stalowa Wola pomarańczowo-czarni przystąpią po 2 efektownych zwycięstwach. Kilka dni przed rozbiciem Klimontowianki 6-0 w pucharze pokonali na wyjeździe sąsiadujące w ligowej tabeli Orlęta Radzyń Podlaski 4-0. Te mecze na pewno nas zbudowały, ponieważ w sobotę mamy najważniejszy mecz do końca tego sezonu i najważniejszy mecz dla naszych kibiców, bo jak wiemy, są to derby hutnicze i każdy czeka na nie z niecierpliwością. Zarówno w Radzyniu Podlaskim, jak i w środę w Ostrowcu Świętokrzyskim na listę strzelców wpisywał się Konstantyn Czerni. Dla ukraińskiego napastnika były to pierwsze trafienia w rundzie wiosennej. W początku trochę ciężko w rundę wchodzę, ale teraz już wszystko dobrze. Każdy mecz dla mnie ważny i każdy trening dla mnie ważny. Trzeba strzelać, tomu wszystko idzie dobrze. I jeszcze koniec sezonu, myślę, że każdy mecz będzie tylko lepiej. Hutnicze derby zapowiadają się ciekawie. Zasiadająca na fotelu lidera 4. grupy 3. ligi Stal Stalowa Wola w rundzie wiosennej nie przegrała żadnego meczu. Drużyna prowadzona przez Ireneusza Pietrzykowskiego może pochwalić się bilansem 8 wygranych i 3 remisów. Mecze już tam mamy przygotowane, które gdzieś tam zostaną przeanalizowane. Wiemy, jakie wyniki mieli w Podhalu. Wiemy, jakie wyniki były chociażby tutaj z Połańcem, gdzie Połaniec tam bardzo fajnie grał w Stalowej. Będziemy starali się z tego coś tam, jakieś wnioski wyciągnąć i dopiero wtedy będziemy pracowali. Hutnicze derby zostaną rozegrane 20 maja na stadionie przy ulicy Świętokrzyskiej. Z kolei 14 czerwca na Suzuki Arenie w Kielcach podopieczni Rafała Wójcika zagrają w finale Okręgowego Pucharu Polski. Ich przeciwnikiem będzie Star Starachowice, który w 2. półfinale pokonał Wierne Małogoszcz 4-0.